Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna EV9 przygotowana do wydania GT Line w kolorze Pebble Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia EV9, czyli duży 6 lub 7-miejscowy SUV, w tym przypadku 6-miejscowy. Jest to wersja GT Line z pakietem Relax z dachem panoramicznym w kolorze Pebble Grey. 384 konie, napęd na 4 koła, akumulator o pojemności 99,8 kWh, deklarowany zasięg w cyklu mieszanym około 500 km, czyli w mieście zasięg może być dłuższy, w trasie wiadomo krótszy, chociaż to jakie zasięgi realnie w trasie zapraszam do poszukania filmów na kanale, już sobie to sprawdzaliśmy. No i jest to wersja GT Line, czyli mamy tutaj 700 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 5,3 sekundy. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza około 380 tysięcy złotych brutto. Finalna cena oczywiście podlega negocjacji, zależna od formy zakupu, rabatu i tego, co kto wynegocjuje. Inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, masa systemów wsparcia kierowcy, czyli monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, asystent zmiany pasa ruchu, asystent jazdy autostradowej, naprawdę dużo. System zdalnego parkowania, prostopadłego, równoległego i po skosie. Jest też system, który znamy na przykład z Sorento, czyli system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. To wszystko za sprawą pilota. Mamy również nowość w Kii, czyli system tak zwany cyfrowy kluczyk, czyli tylko smartfon nam wystarczy oczywiście po sparowaniu do poruszania się tu samochodem, do otwarcia, uruchomienia, odpalenia, jeżdżenia. Klamki chowane. One się oczywiście mogą również wysunąć po podejściu z kluczykiem do samochodu. Wykończenie wersji GT Line. Wszystko wykończone na miękko, podgrzewana kierownica, dwa poziomy, podgrzewany fotel, wentylowany fotel, dwie pamięci i masaż. Cyfrowe zegary, czyli trzy osobne wyświetlacze, kierownica elektrycznie regulowana, oczywiście z pamięcią i z systemem ułatwiania wsiadania, czyli ta kierownica się podniesie do góry, fotel się odsunie tak, żeby łatwiej było wsiąść, łatwiej było wysiąść, ambientowe oświetlenie. Przedni bagażnik, otwarcie bagażnika z tyłu i zakres regulacji. Tapicerka ze skóry wegańskiej, logo GT Line. Ten zagłówek, ta siateczka super, wygodna. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany. Tutaj czytnik linii papilarnych, tak żeby odróżnić kierowcę i ustawić profil. Indukcyjna ładowarka. Dwa uchwyty na kubek. Schowek. Tutaj również ambient. Roletka. Te fotele również wentylowane, podgrzewane z trójstopniową regulacją. W pakiecie Relax pełna elektryka z podnóżkiem. Tu naprawdę można wygodnie usiąść, a do tego wszystkiego zagłówki kapitańskie, czyli można go sobie o tak złożyć, żeby nam głowa nie latała. Dwa isofiksy, plus w bagażniku również w trzecim rzędzie również isofiksy. Stolik, schowek, dwa uchwyty na kubek, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, zagłówki. Dwuczęściowy panoramiczny dach. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Tutaj jest pakiet na start, czyli ładowarka Greensella Hubu SE, ona się chyba nazywa, czyli taka, którą wpinamy pod siłę, mierzy ilość pobranej energii. Gniazdko, elektryka.
awaryjne otwieranie klapy bagażnika. Gniazdo ładowania. Skoro już tu jesteśmy, to mamy w tym samochodzie instalację 800 V, czyli naprawdę rzadkość na rynku aut elektrycznych. Opcja dostępna tylko w topowych Audikach. Wiadomo, w Hyundaiu. A co daje nam ta opcja? No przede wszystkim to, że ten samochód jest w stanie się naładować od 10 do 80% w 25 minut. I to jest naprawdę coś, co wyróżnia ten samochód na tle konkurencji. Cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Kamera 360, rzut z góry, dynamiczne linie. Rzut 3D. Tu również można wybrać tryb, który chcemy. Kamera przednia. Parking tutaj. Lusterko fotochromatyczne lub cyfrowe. I teraz mamy obraz z kamery. System e-call. Dach panoramiczny. No i nowa nawigacja, nowe oprogramowanie CCNC i muszę powiedzieć, że ona naprawdę, może na początku jest trochę inaczej i trzeba się przestawić, przyzwyczaić, ale ta nowa mapa, nowy soft spisuje się znakomicie. Zwróćcie uwagę na jakość grafikę. Przyciski haptyczne, czyli one całkowicie niewidoczne po wyłączeniu samochodu. Zamszowy sufit. Tutaj fotel. Naprawdę 6 osób pojedzie wygodnie w wersji 7-miejscowej. Wtedy zamiast tych foteli mamy kanapę. Taki samochód, taką konfigurację pokazywałem również na kanale. Możemy jeszcze zajrzeć do franka tak zwanego. Za chwilę odłożymy. Samochód jutro o 9 wyjeżdża. Idealne miejsce na kable. Przejściówka V2V V2L, czyli to urządzenie, które wpinamy w gniazdo ładowania i tutaj mamy miejsce na wtyczkę, czyli samochód elektryczny, który może oddawać prąd w drugą stronę. I w związku z tym, że mamy tutaj wersję z napędem na 4 koła, czyli mamy dwa silniki, jeden z przodu, drugi z tyłu, to mamy tutaj również wyciszenie. Trochę mocniej. Te światła. Ładna konfiguracja. Dajcie znać, jak Wam się ten samochód podoba. W sumie to już chyba drugi egzemplarz w tym kolorze, w tej wersji wyposażenia, chociaż
Ten poprzedni miał tapicerkę Navy, a tu mamy Pebble Grey z jasną tapicerką. No i ładnie to wygląda. A tam Iceberg Green i muszę powiedzieć, chociaż no nie, w tym świetle widać różnicę za dnia. Ciężko było dostrzec różnicę w tych kolorach. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.